Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kacperski, a to jest kolejny odcinek z Baldur's Gate. Ostatnim razem jakimś cudem udało nam się zamordować tutaj zombiaka, który... Zombiaka, no jakiegoś nieumarlaka. Oczywiście. Czy tutaj już... O, nie, tutaj jeszcze nie byliśmy. O, dobra, mamy trochę kasy. Oczywiście. Jest dobrze. Oczywiście. Jest dobrze i zwiedzamy sobie dzisiaj dalej tę Ukrainę. Myślę, że przejdziemy się po całej, tu nie ma sensu się tam jakoś wygłupiać specjalnie i zastanawiać nad tym. Zwiedzimy sobie całą i dopiero będziemy coś tam dalej działać. Zerknijmy sobie tutaj. O, tu się nam udało jeszcze coś odkryć. Oczywiście. Jak najbardziej możemy sobie to... zaliczyć do... no, do odkryć. O, Mińsk ma poziom jeszcze. Teraz sobie dopiero zauważyłem. Mamy jeden punkt umiejętności do wydania i wydamy go pewnie w styl walki bronią dwuręczną, ponieważ chcemy, żeby jednak Mińsk walczył mieczem dwuręcznym. Był naszym wsparciem takim. On co prawda teraz z łukiem chodzi, ale to w żaden sposób nie wpływa na to, że on normalnie będzie walczył w inny sposób. No dobra. Śmigamy. Śmigamy. Okej. Znaleźliśmy drugą jaskinię. Aż się zapiszemy tutaj. Bo... O kurde. Trzy gasty, to może być problem. Najpierw wszyscy w tego. Zobaczymy. Dina Heir. Wołaliście mnie? Masz tylko jeden czar? Dobra, spróbujmy. O kurde, co to się stało? Nie badania, więcej walki. Słucha? Dina Heir. Mniej gadania, więcej walki. Wołaliście mnie? Tak, wołaliśmy cię. Przeciwnicy to właściwy kroz licho, Kalit. Giniesz. Przysięgam, że my nigdy się nie wycofamy. Quick save. Oczywiście. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy w plecakach. Rzut ob... O! No, można taką kliknąć. Niech on to wypije. I ty teraz idziesz jako pierwszy. Oczywiście. Tu. Wasza... Okej. Okay. Ty dobijesz. Okej, okay, pięknie. Wypił tą miksturę, czy nie wypił? Zawsze się za nią opowiadam. Mój do właściwych rozmiarów. No i popatrz, jak go... sobie życzysz. Skrzywdził, no. Wszyscy. Tak. Dobrze. Co? Tak. Może, ale może ta kamienna skóra nas uratuje. W ogóle ja Heira, ty powinnaś... choć jedno drzewo zabije łajdaka, który to sprawił. Jest! Jest i jest bardzo dobrze. Udało się. Nie było to takie trudne, jakby się mogło wydawać, ale wymagało jakiejś tam strategii. Daliśmy temu eliksir. Czy to się opłacało? Co? Z braku kogoś lepszego? Aha, dobrze. Ten się musi odkamienić. To może chwila, może ty... lepszego? O, proszę, jakie ładne rzeczy. Pierścioneczek i ohohoho. Moi drodzy, piękne rzeczy nam się tu szykują. To dajmy Minskowi, to dajmy Imoen, to dajmy Kacperusowi. To włóż sobie tutaj. W ogóle dlaczego? Wszyscy mają pełno? Co wy macie pełno? Na przykład Mińsek musi jeszcze mieć miejsce, no dokładnie.
Mówię na niego Minsek, bo nie wiem, bo tak mi się podoba. To określenie Minsek. O, proszę. Tak to sobie zrobimy. No ładnie, 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 to mi się podoba. Zło czai się za każdym rogiem, uważajcie. Oczywiście. Uważamy, Mińsku. Oczywiście. I lecimy sobie. Wyjątkowo obiecująca. Szybciutko lecimy sobie dalej. Chodźcie szybko, o magicznych mysłach. Wiecie co? Tam był gość, z którym można było pogadać o czymś ciekawym. A ja tak się pośpieszyłem. Chodźcie szybko, przybyliście w samą porę na mój eksperyment. Jakiego rodzaju to eksperyment? Sądzę, że wymyśliłem zaklęcie, które pozwoli empatycznie kontrolować każde galaretowate stworzenie i nagiąć je do naszej woli. Wszystko, co Wszystko, co zanieczyszcza piwnice kucharza i lochy łowców, przygód będzie pod kontrolą. Może zostać użyte lub zniszczone z nieznaną nigdy dotąd wydajnością. Uzyskanie tego efektu zajmuje pełną godzinę, ale jestem pewien, że po eksperymentach czas ten ulegnie skróceniu. Niedługo minie godzina dla tych stworzeń, które wypuściłem w pobliskim lesie. Wkrótce będę miał świadków dla mojego odkrycia. Zwariowałeś fascynujące, musisz zapisać to zaklęcie, bo moja drużyna mogę użyć w potrzebie. Lata nad tym pracowałem, a ty szukasz tego korzyści w sekundę. Nie ty ich nie szukasz, ty ich oczekujesz. Zaklęcie należy do mnie i nie odbierzesz mi go. Chodźcie, moje galarety. O kurde. No powaliło cię, koleżko. Dobra. Panowie się biorą za galarety. Cała reszta strzela w maga. Mniej gadania, skopać tyłki w dobrej sprawie. Co on zrobił? O kurde, mocny jest. Mocny jest, ale to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. No dobrze, to zaczynamy dalej. Troszkę tu jesteśmy poharatani. Kto ją tak sieknął w ogóle? No dobra, wyjdźmy. Oczywiście. Wyjdźmy, weźmy się drzemni. Zrywasz się, drżąc z zimna, choć noc jest ciepła i spokojna. Czujesz się tak, jakby ktoś przeszedł po twoim przyszłym grobie i przez moment zastanawiasz się, czy ten ktoś to ty? Nagle grunt się pod tobą zapada i lecisz w przepaść. Światło znowu rozbłyska, co nieco cię uspokaja. Przed tobą leżą opustoszałe kopalnie na szkel. Przenikasz ściany i pokłady, schodząc coraz głębiej i głębiej, aż dostrzegasz rozdętą postać. To pogrążony w bezruchu Mulahi, w stanie nie lepszym od tego, w jakim zastała go śmierć. Zatrzymane w pół drogi do zaświatów, niesamowite widmo czeka na ciebie. Tuż przed nim unosi się w powietrzu kościany sztylet, czekający na dłoń gotową do pchnięcia. Masz pewność, że gdyby w płucach stwora zachowała się choć odrobina powietrza, miotałby w ciebie przekleństwa. Czeka na zabójstwo, śmierć poza śmiercią i nie ma nadziei ani na jedno, ani na drugie. Odwracasz się plecami do ostrza, które z głuchym szczękiem upada na ziemię. Wystarczająca kara spotka tę istotę w krainie umarłych. Nie musisz jej więcej ranić.
zaskoczone i wdzięczne widmo Mulahia, płynie i przenika przez ciebie, kierując się ku swej przyszłości, jakakolwiek by ona była. Zostawia w tobie część swego ja. Może z wdzięczności? Może byś ją przechował? I jest to iskierka nadziei, wypełniająca pustkę w tobie. Pustkę o kształcie sztyletu, pustkę, o której nie było ci wiadomo. Z głębin nadpływa krzyk wściekłości i kościany sztylet rusza, by wydrzeć ci serce. Budzisz się na ułamek sekundy przed uderzeniem i czujesz zimny pot spływający ci po plecach. Słyszysz głos, który powinien był pierzchnąć wraz z tym złym snem. Dowiesz się. No ładnie, ładnie. Tutaj się jakieś kolejne tajemnice nam odkrywają. O matko. Zyskano specjalną zdolność, leczenie lekkich ran. O, już mamy dwa leczenia lekkich ran. To są takie specjalne sny. No dobrze, udało nam się przespać. Jest na spokojnie. Wszyscy mamy czary pełne, tak? Dobrze mi się zdaje. Tu jeszcze nie mamy czarów, no ale dobra. Okej. No to ładnie. Czyli teraz możemy się już podjąć tego gościa. Zapiszmy sobie tutaj. Oczywiście. Podejdźmy. Jakiego rodzaju eksperyment? Pach, pach, pach. Koniec rozmowy. Koniec rozmowy, koleżko. Dobra. Mniej gadania, więcej walki. To jest strzelasz z łuku. To jest strzelasz. Ale ja tu mam strzałę rozpraszającą. Więc ona może być bardzo fajna. Ty sobie z niej strzel. Ty strzelaj oczywiście z tego. A ty strzel w niego z tego. O. O jest. Co? Zrobię, co w mojej mocy. Czekaj. Khalid. Oczywiście. Ty atakuj tu. Imoen. Strzały, strzały bierz. Czego? Tędy. Co? Czekaj, Khalidowi trzeba dać flaszkę. Flaszkę dać Khalidowi, żeby sobie łyknął. W czym mogę pomóc? Łyknij sobie flaszkę. Ty, Linaheir, masz tutaj leczenie. Weź Khalida potraktuj, a ty potraktuj Khalida tym. Jak w ogóle od razu skorzystamy z tego, wiecie? Nie chcę stracić Khalida. Dobrze. Siły. Potrzebuję uzdrowiciela tak szybko, jak to możliwe. Potrzebuję uzdrowiciela tak szybko, jak to możliwe. Khalid, łykaj flachę. No nie wierzę, no co te gluty tu w ogóle robią, no. Zawsze się za nią opowiadam. Przysięgam. Że my nigdy się nie wycofamy. Dobra, dobra, nie. Czytujemy. Wszystko dobrze, ale pierwszy ogień idzie. Nie idzie Khalid, tylko idzie ten. Kacperus. Ustawcie się gdzieś tu wcześniej. No, kurde, ja hejra. Oczywiście. Okej. Okay. Cóż to za eksperyment? O! Nie, 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 nie. Oczywiście. Potrzebujecie moich usług? Może byśmy Khalida wysłali. Ten ma. Na tego chyba jeszcze działa ten eliksir albo coś?
Dobra, to nie. No dobra, nie. Nie będziemy się tutaj nic już wygłupiać. To sobie weźmiemy. Cała reszta strzela w niego. To chce trochę. Następnie ty atakujesz. Nie, nie ty. Mnie to nie obchodzi. Moen, proszę bardzo. I Moen atakuje sobie strzał rozpraszającą. O, proszę, hop. Dość tego. Niego. Zaległych. No nie, udało mu się zniknąć. Niedobrze. To nic, to... Aj Jezu, no człowieku. To jest antidotum. Weź to wypij. I to od razu. Za smutną sprawę. Zawsze się za nią opowiadam. Noem. A w co strzeli? O, tylko dobra, jeszcze raz. Co, czy wy jesteście jakimiś... Oczywiście. ...tempakami? Ciołkami? Nie, tak, ustawcie się jakoś... Nie, tak się ustawcie. O. Okej. Tak. Okej. Wszyscy atakują w niego. Słucham? Ty atakujesz z tego. Za to nie, i Moen atakuje z tej strzały. W niego. Z tego. Ty z tego, ty z tego. I ty z tego, za dobra. Poległych. Pięknie. Następnie wszyscy atakują w to. I bardzo proszę, żeby Heira podeszła gdzieś bliżej. Moen, nie wygłupiaj się, kobieto. Moen się nie wygłupiaj, bierz strzały. W łapki. Gdzie ty jesteś, Imoen? Ta, będę. Uważaj, że to już zrobione. Cokolwiek sobie... Kurde, te stwory są mocne. Silne jak Holender. O, 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 o. Okej, miksturę, ja Heira od razu leczy. Mu tyłek i on sam leczy sobie tyłek. Dobra. O, cała reszta tutaj. Zrobię co w mojej mocy. Pociął go po oczach. Wszyscy w gluta. Dawać go tam. Poważne obrażenia, dawać go jeszcze. Dawać glucie jeszcze. Bijcie ich tam. Kurczę, 2000 doświadczenia za każdego. Słońce czy słota to się opłacało. Jest się na otwartej przestrzeni. Ale to było wyzwanie, jakby nie patrzeć. Kurczę, ile tutaj było w ogóle ciężkich przeciwników na tej mapie. Oczywiście. Stawmy się, w ogóle sobie zróbmy zapisanie. A ja widzę, że nasz koleżka dostał jakąś chorobę. No dobrze. To lecimy dalej, zwiedzać ten teren. Tu gdzieś. Jeszcze sobie ten koniuszek tutaj odkryjemy. Zobaczymy, co tu ciekawego. Troszkę nam się zeszło z tą walką. Znaczy zeszło nam się, no. Prosta ona nie była, że tak to ujmę, ale już jest wszystko okej. Jest bardzo spoko.
O, mamy giberlinga. Kilka giberlingów. Kilka giberlingów mamy. Oczywiście. Dobra. Zbierzmy sobie z nich co. Zbierzmy sobie z nich co nieco. Zobaczmy co tutaj. Co oczywiście tutaj ciekawego dalej. No dobrze, no, co tutaj bym jeszcze mógł powiedzieć. Ciekawi mnie, czy coś tutaj jeszcze będzie. Kryliśmy już dużą część. Dużą, nawet bardzo dużą część tej krainy, że tak powiem. I jest okej. Dużo ciekawych rzeczy tu było, nie? Była ta banda takich gości, co chcieli nas atakować w poprzednim odcinku. Też byli nie najłatwiejsi. Ta walka była dość trudna. Teraz nam wyskoczył ten mag, który miał te... Szczerze mówiąc, mag był dużo łatwiejszy od tych glutów, które były koło niego. Bo one były dość mocne. One były dość silne. No dobrze. To chodźmy. To chodźmy w takim razie. Zbadajmy tu resztę. Ten zakąteczek jeszcze. Czy tu coś ciekawego? O, nic ciekawego, tylko psy. Cztery pieski się zabłąkały. A ich tu załatwimy. No, Mińska już przerobiliśmy na tego. Na walczącego. Oczywiście. Bo w sumie taka jest jego rola. Jakby miał być łucznikiem, to bym mnie takiego nie uzbrajał. Ale dobrze. Ale dobrze. To jest całkiem spoko. No proszę, jeszcze jakieś gnole. A to gnoje z tych gnoli. Dobrze, już sobie chyba z nimi poradzicie, co? Patrzcie jak na 3-4. Okej. Okay. Zaraz zmykamy, trzeba do tego... Skopać tyłki w dobrej sprawie. Oczywiście. Trzeba do miasta się dostać. Do Neshkill. Oczywiście. Jak najszybciej. Bo już mamy pełniutkie sakwy różnych ciekawych przedmiotów do zidentyfikowania. Szmaragdy. Przepraszam. To było takie... za bardzo spontanicznie się poczułem. Bez komentarza. O kurde. Kolejny gaścik. Zabić. Oczywiście. Dobrze. To było szybkie. A tu jest tylko 81 sztuk złota. A tu jest jakiś ten. Okej. Okay. Oczywiście. No dobrze. Trzecia jaskinia. W ogóle ciekawe, te jaskinie to są jakieś te wrota wymiarów chyba, bo widzieliście, one tam były obok siebie. A tutaj są wejścia do nich były w trzech różnych miejscach na mapie. Bardzo oddalonych od siebie. Zobaczmy jeszcze tu. Adina Heir, wiesz, że jak wyskoczy ci w tej chwili coś na twarz, to ty oberwiesz. Wasza prawość dodaje otuchy, gdyż braknie jej tak wielu z tych, których się spotyka. No, oczywiście. Dobrze, chodźmy tu. Chodźmy wszyscy tutaj. Ładnie. Ładnie nam to idzie. I lecimy sobie już teraz prosto do Neshkill. Oczywiście. Prosto do Neshkill i prosto będziemy się udawać do gospody.
prosto do gospody się będziemy udawać. Tutaj nasz Garrick, tak? Garrick. O, właśnie. A mamy jeszcze dwie rzeczy do załatwienia. Mamy tutaj do pogadania sobie tak, z naszym... szybko wróciliście? Musiałeś się pomylić. Aha, właśnie. Nie mów ani słowa więcej, nie pozwolę ci czekać na zasłużoną nagrodę. Kiedy Rada powiedziała mi, że sprowadzili Szarego Wilka, żeby wypędzić z kniei bandytę Tonquina, od razu wiedziałem, że możemy się spodziewać rychłego wybawienia. Co prawda nie spodziewałem się, że sprawa potoczy się tak szybko, ale któż inny wkraczałby do miasta, wyglądając tak jak ty. Przyjmij te skromne 200 sztuk złota oraz podziękowanie prosto z serca całego Neshkill. No nie, no będziemy uczciwi, co? Nie jesteśmy Szarym Wilkiem, możemy tu się albo je podać za Szarego Wilka, albo... musiałeś się pomylić. Ty nie jesteś Szary Wilk? Łowca nagród? O słodki Helmie, mało co, a dałbym 200 sztuk złota nieznajomemu. Lepiej, żeby kapitan się o tym nie dowiedział. Bo na pewno dostałbym w skórę. Dziękuję za uczciwość, nieznajomy. Są tacy, którzy wykorzystaliby taką okazję. Towarzystwo przygody. A widzicie, opłacało się. Dobrze, a my jeszcze mamy z nim jedną sprawę. Mamy te... szmaragdy Prisma. 300 sztuk złota nagrody za szmaragdy. Jeżeli uda wam się je odnaleźć, to staniecie się sławni wśród łowców nagród. Sam nie wiem, czy dobrze, czy źle. Drużyna dostała świadczenie 200, 2 złoto 300. Ta grupa jest marnieje. Kto się kuma z przestępcami? Wciąż nie możemy odnaleźć naszego kapitana straży, który wybrał samowolę. Brege, tak brzmi jego imię. Powinniście trzymać broń w pogotowiu, kiedy przyjdzie wam stanąć z nim twarzą w twarz. Okej. Okay. Marnieje, kto się kuma z przestępcami. Przybyliśmy oddać zdobycz i wziąć nagrodę, która słusznie się nam należy. Wygląda na to, że nie macie nic, co jest na liście poszukiwanych. Dobra. Czyli już oczywiście wszystko tutaj oddaliśmy. Pamiętam tutaj, że cały czas tu jest jakiś mag z takimi dziwnymi gośćmi. Dobrze, jeśli się wam powiedzie. Zrobimy to sobie, ale myślę, że jeszcze nie teraz. Aha, tu jest jeszcze jedna sprawa. Na mnie patrzysz? Na mnie? Wróciliście! Nie myliłem się więc, pokładając w was zaufanie. Społeczność naszego miasta dziękuję wam całym sercem i z przyjemnością wynagrodzi wam wasze starania. Oto 900 sztuk złota, wedle wszelkich miar to niewielka fortuna. Raz jeszcze wam dziękujemy. No proszę. Pięknie. Oczywiście. Pięknie. Dobrze, jeśli się wam powiedzie. To co? Najpierw do sklepu. Gorion oczywiście byłby dumny z waszego postępku. Oho, ho, zyskujemy tę reputację. Na południe od Waterdeep. Zyskujemy reputację. Bardzo nam to... bardzo nas to cieszy. Też w sumie nie wiem, co reputacja daje, ale... tak, bezpośrednio oczywiście. Wiem, że daje nam to, że będą nas lubić. Mamy dobrą opinię, tylko na co nam ta opinia? To jest pytanie. Muszę sobie dokładnie sprawdzić, co daje reputacja w Baldur's Gate. I powiem wam następnym razem. Czy jak będziemy mieli złą reputację, to się zmieniają jakieś... dialogi albo coś. A jak się ma bardzo dobrą, to też się zmieniają na jakieś fajniejsze, lepsze dialogi. No dobrze, w takim razie gotowe. Oczywiście. Gotowe i lecimy sobie dalej. Oczywiście. Ta grupa jest wyjątkowo obiecująca. Jestem śmiercią, która przyszła po ciebie. Poddaj się, a nie będziesz cierpieć. Co takiego? Nikomu się nie poddam. Oczywiście, że się nie poddamy. Brońcie się, jeśli chcecie, umarli. Nie mam nic przeciwko zapracowaniu na swą wypłatę. Nigdy nie rozumiem, dlaczego wynajęto Nimbula, żeby zajął się takimi jak wy.
Okej. Okay. Słucham? Zobaczysz, dlaczego wy... Czego? Wynajęto Nimbula zaraz. Naprawdę? Nie mam do tego serca. Towarzystwo przygody jest... Sługa natury jest gotów. Uważaj, oj, pani że Nimbul. Sługa natury jest gotów. Mnie? Czemu jeszcze nie zeszło mu to? Równy z ciebie będę. Tak, uważaj, że to już zrobione. Trochę nas sługa postraszył, ale... Dobra, tak poza tym to nic ciekawego, nie? Poza tym, że znowu kilka ciekawych przedmiotów. Aha, bo już my mamy ten, już mamy pozbierane. Dobra, to bierzmy wszystko. Bierz wszystko, moja droga. Ok, bierzemy sobie wszystko. I jest ok. Panowie! Ogarnęlibyście się. Ci, co się wystraszyli. Odważniaki. Ta odważna część naszej drużyny, nie? Oj, moje drogie panie, z kim wy podróżujecie? Sługa natury jest dla dobra drużyny. Masz dla mnie zadanie? Masz dla mnie zadanie? Aha, ja Hejra się przyciążyła, ojoj. O matko, jakie to ciężkie, 20 toporków. Żadna z dam tego nosić nie może. Dobrze, już panom przeszło. Oczywiście. Zapraszam tu. Panów. Proszę wziąć tutaj od Jaheiry te topory. O Jezu! Widzę, że... to jest... Mamy czwartą damę w zespole. Oczywiście. Panowie, czy wy nie umiecie wejść? W ogóle... chwila, moment. Wy wskażecie, ja uderzę. No dobrze. Oczywiście. Nie. No dobrze, ale teraz będzie etap identyfikowania przedmiotów, sprzedawania przedmiotów. Znaczy, może tak, identyfikowania przede wszystkim. Będę musiał się kilka razy przespać, więc nie będę wam już tego pokazywał. Zobaczymy się już w następnym odcinku i po prostu zidentyfikuję wszystko. Pokażę wam, co ciekawego udało mi się znaleźć, nie? I po prostu porozkładam to wtedy i posprzedaję. Tak już na szybko, jak już będę miał wszystko przygotowane. No, żeby nie marnować czasu. W takim razie na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ten odcinek może być troszkę dłuższy, mógł być troszkę... Nie, Jezu, nie dłuższy, tylko krótszy. Bo... No, miałem tam trochę cięć. Bo nie wszystko poszło tak, jak chciałem. Zresztą musiałem przerwać na chwilę nagrywanie, więc nie wiem, czy wyjdzie dobrej długości odcinek. W każdym razie następny już powinien być tak jak zwykle. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć.